Witam serdecznie i wracamy do cyklu Na Tapecie Jesień 2021. Sezon 2021-2022. Przed nami Łódzki Widzew, była Legnicka mieć lider, mistrz jesieni pierwszej ligi. Teraz mamy wicemistrza jesieni Łódzki Widzew. No i moje dzisiaj podsumowanie w cyklu Na Tapecie. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o Łódzki Widzew, no wiemy, szkoleniowcem Janusz Niedźwiedź, były szkoleniowiec, były trener Górnika Polkowice, z którym awansował do pierwszej ligi. Latem został trenerem móckiego Widzewa, bo przejął schedę wcześniej, jeszcze pracował m.in. NK Lejtdobi, prawda, pamiętamy. Też były trener Górnika Polkowice, to ciekawe, te ruchy z Polkowic do Łodzi. bo też m.in. Patryk Mucha trafił tam ale o tym może później. Łódzki widze wicelider, 39 punktów po rundzie jesiennej, macie tutaj statystyki goli, 35 do 21, jeżeli chodzi o bramki strzelone do, bramki stracone, do bramek straconych. Mamy 5 punktów staty do lidera Miedzi, 11 zwycięstw, 6 remisów, 3 porażki. Łodzianie grają znakomicie u siebie, są najlepiej punktującym zespołem, jeżeli chodzi o mecze domowe w 10 meczach, 8 zwycięstw, 2 remisy, 0 porażek. Jeżeli chodzi o wyjazdy przeciętnie, 10 spotkań, 3 zwycięstwa, 4 remisy, i trzy porażki u siebie: 27 strzelonych z 35 goli i tylko 9 straconych na wyjeździe, 8 strzelonych, 12 straconych. I tutaj też ta statystyka, którą ja teraz Wam przytaczam, pokazuje, że łodzianie gorzej radzą sobie, zdecydowanie gorzej radzą sobie na wyjazdach. I to też spowodowało to, że łodzianie tracą 5 punktów do lidera legnickiej miedzi. Ale myślę, że ogólnie będziemy podsumowywać Łódzki widzew dobrze. Oczywiście wybieram tutaj y, najlepszy mecz rundy danego zespołu. Moim zdaniem najlepszym meczem, jeżeli chodzi o dramaturgię, jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o trybuny, były oczywiście łódzkie derby. Derby Łodzi, widzę w ŁKS w 14 kolejce. Y, łodzianie z łks u prowadzili po niespełna pół godziny po Golach Pirulo i Macieja Dąbrowskiego 2 do 0. Widzę wstrzelił bramkę kontaktową jeszcze przed przerwą Patryk Stępiński i wyrównał w końcówce Tomasz Dejewski. Jeszcze w ostatnich sekundach meczu Łodzianie mieli chyba za sprawą Pirulo szansę na y, piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego mieli szansę na zwycięstwo, ale znakomicie obronił Jakub Brąbel. Bardzo fajnie mi się oglądały te derby. Grubo ponad 17 tysięcy ludzi na trybunach istnieje. Ekstraklasowy mecz, naprawdę na poziomie Ekstraklasy był ten mecz, a nie pierwszej ligi. No i naprawdę Łodzianie, Łódzki widzę, dogonił ŁKS i myślę, że skończyło się sprawiedliwym wynikiem. Tutaj macie porażki 15%, zwycięstwa 55% i remisy 30%. Przejdźmy do piłkarzy, czyli moi faworyci do Ekstraklasy sprzed roku, których nominowałem, że mogą zadobitować w Ekstraklasie. Niestety, tak jak w przypadku Miedzi, wszystkie trzy typy są nietrafione. Patryk Mucha, 16 meczów, 1 gol, asysta dundzie jesienny, ale niestety w grudniu dostaliśmy wiadomość, że Patryk Mucha może poszukiwać sobie klubu. Czyli oczywiście dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu i prawdopodobnie wiosną nie wystąpi już w łódzkim widzewie. Karol Czubak gra teraz w zespole Arki Gdynia. O nim też będę mówił przy okazji Arki Gdynia. Miłosz Mleczko grał ostatnio w Lechu Poznań, ale w drugiej lidze w rezerwach Lecha Poznań grał bramkarz Miłosz Mleczko w ośmiu meczach drugiej ligi. Osiem straconych goli, dwa mecze na zero. Nie zadebiutował w Ekstraklasie w tym sezonie w barwach Lecha. Tak więc wszyscy ci zawodnicy no nie trafiłem, jeżeli chodzi o moje Przewidywania, że, że oni mogą trafić do ekstra klasy, nie trafili rok później do ekstra klasy, a niektórzy mogą być półkę niżej. No tak jak mi już mleczko grał w drugiej lidze w Ezewach Lecha, a zobaczymy, gdzie trafi Patryk Mucha. Lećmy dalej. Kogo widziałbym w ekstra No i znowu zaczynamy. Tutaj mamy bardzo, ale to bardzo ciekawego piłkarza Bartosz Gózdek. O nim warto opowiedzieć kilka słów, bo to jest zawodnik z docznika 2002. W lipcu skończył 19 lat. Chłopak Z Wadowic. No, zawodnik kojarzony oczywiście z chorzowskim ruchem, który grał w chorzowskim ruchu i przyszedł do zespołu. Też, jest, też był wiązany, oczywiście był powiązany z dekordem bielsko-biała, tam się pośrednio wychowywał, był ruch chorzów i jest, widzę płytź w tym sezonie Bartosz Guzdek w 18 meczach jako napastnik, 190 cm wzrostu bardzo wysoki. 6 goli, jedna asysta, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi w pucharze Polski 3 mecze, 1 goli i 1 asysta. Ja tego chłopaka, 19-letniego wyróżniam i ja tego chłopaka, jeżeli będzie się fajnie rozwijał, a rozwija się, strzelał w drugiej lidze, choć niektórzy zarzucali mu nieskuteczność. Niezłą miał rundę stosunkowo, niezłą miał tą w Widzewie. Myślę, że będzie robił kolejne kroki do przodu, by za chwilę, by za jakiś czas trafić do piłkarskiej ekstraklasy. Kolejny zawodnik Dominik Kun. No bardzo znany, kojarzony, kojarzony pomocnik, jeżeli chodzi o zespołu łódzkiego widzewa. Dominik Kun to jest brat Patryka Kuna. No wiemy, że bracia Kun. Patryk Kun gra w zespole Rakowa Częstochowa, a Dominik Kun gra w Widzewie. no, zawodnik, który już grał w ekstraklasie, między innymi w płockiej Wiśle, prawda, zawodnik, który. Był też w Sandecji nowy sąd w tym sezonie bardzo dobre statystyki dominika Kuna. Bo w 19 meczach, 1 gol i aż 8 asyst, taki zawodnik. Typowy zawodnik, środka pola, też defensywnie nastawiony, potrafiący grać bardziej defensywnie, ale też znakomicie rozgrywający, potrafi przejść na lewe skrzydło, potrafi przejść na prawo. Schodzący taki typowy środkowy pomocnik. Naprawdę bardzo mi się podobał 28-29-letni pomocnik, i ja też go nominuję, że powinien wrócić na poziom ekstraklasy który gdzieś tam dotknął, który gdzieś tam był, na którym gdzieś tam był jakiś czas temu w swojej karierze. No i mamy Patryka Stępińskiego, kolejny zawodnik, który w widza wygrał grał m.in. w Ekstraklasie w tym sezonie. Boczny obrońca, 20 meczów, 3 gole i dwie asysty i ten bardzo ważny gol, ten bardzo ważny gol, jeżeli chodzi o Patryka Stępińskiego. Gol w derbach Łodzi z ŁKS-em dający kontakt, gol na 1-2, na pewno jest to, Zawodnik, który jest bardzo lubiany i ceniony przez kibiców widzewa. No i on wykręcił bardzo dobre liczby, bo on, wygr... bo on zagrał w 20 meczach na 20 meczów. 3 gole, 2 asysty, bardzo defensywnego zawodnika, który oczywiście tam szaleje, potafiszać na, ple... na lewej stronie i włączać się do akcji ofensywnych. Są to bardzo dobre statystyki i naprawdę ja tych chłopaków tutaj widzę, jeżeli chodzi o łódzkiego widzewa. Kogo jeszcze mógłbym dać tutaj Juliusza Letniowskiego, ale on z 20 spotkań zagrał 12 na poziomie pierwszej ligi 3 gole, 3 asysty. Też na pewno warto by było podkreślić rolę defensywy, czyli Tomasz Dejewski, był piłkarz poznańskiego Lecha, 15 meczów, 1 gol. Jest Krystian Nowak, który też już grał w klasie 14 meczów, gol i asysta, kapitan łódzkiego Widzewa, 32-letni Daniel Tarzyna, 16 meczów, 2 gole, proszę bardzo. Jest też Karol Danielak, bardzo ofensywny zawodnik, był piłkarz m.in. Chrobrego Głogów i Arki Gdynia, 20 meczów, 3 gole. I dwie asysty Karola Danielaka, przepraszam. Jest też zawodnik z Włoch z Matia Montini, 9 meczów, dwa gole i jedna asysta. Tak więc tutaj jest no, ciekawa sytuacja. Jeżeli chodzi, już mówiłem o, Patryk, o Patryku Musze. Patryk Mucha nie zagra już w Zespole Łódzkiego Widzewa. Najprawdopodobniej, bo dostał wolną rękę w grudniu, 16 meczów, jeden gol i jedna asysta. Też warto powiedzieć dobre słowa, jeżeli mówimy o defensywie. Warto, można, warto dodać, jeżeli chodzi o bramkarza Jakuba Wrąbla, były zawodnik reprezentacji młodzieżowej. W tej reprezentacji zagrał 8 razy Młodzieżówka. Jeżeli chodzi o mecze Pucharu Polski, 3 mecze, 5 straconych goli. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, 18 meczów, 8 na 0, 19 straconych goli. 25-letniego zawodnika z Wrocławia, byłego piłkarza. Między innymi właśnie Wrocławskiego Śląska. I tak jak mówię, tutaj bardzo duże, dużo ciepłych słów Janusz, jeżeli chodzi o Janusza Niedźwiedzia. Przejdźmy na kolejną tablicę, ja będę mówił podsumowanie moje. Bardzo dużo ciepłych słów, jeżeli chodzi o pracę Janusza Niedźwiedzia, tą ponad półroczną już pracę. W łódzkim Widzewie trenera, który awansował z Górnikiem Polkowice do pierwszej ligi naprawdę fajnie poukładał od defensywy poprzez pomoc, poprzez atak aczkolwiek nie ma takiego typowego litera jeżeli chodzi o atak. Bartosz Guzdek 6 goli, Mattia Montini Dwa gole, ale myślę, że tutaj będą kreować łodzianie takiego lidera, jeżeli chodzi o nominalną dziewiątkę. I być może tym liderem będzie w przyszłości Bartosz Guzdek. Pozytywnie mogę się wypowiadać, jeżeli chodzi o moje oko kibicowskie na temat Łódzkiego Widzewa. Drugie miejsce, wicelider, to drugie miejsce na koniec sezonu dałoby awans tak upragniony przez kibiców Łódzkiego Widzewa, awans do ekstra klasy. No i ja moje przewidywania, jeżeli chodzi o miejsce na koniec sezonu, właśnie długie. Myślę, że jednak za miedzią Legnica myślę, że łodzianie będą w stanie obronić to miejsce i odeprzeć atak korony Kielce pod Beskicia bielsko-biała, GKS-u jest sandecja, jest Arka Gdynia, być może ŁKS się dołączy wydaje mi się, że łódzki widzew będzie odpierał te ataki Maku temu powody. No i warto powiedzieć o tej fenomenalnej publiczności na poziomie 15-16, grubo ponad 17 tysięcy ludzi mecz za meczem naprawdę i w pucharze polski kapitalna atmosfera widzę grał bardzo fajny mecz z Wisłą Kraków przegrany mecz o ćwierć finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków 1-3. Naprawdę fajnie te mecze się oglądało i widzę dawał radę. No i w pierwszej lidze praktycznie na każdym meczu komplet naprawdę tutaj jest czego zazdrościć, jeżeli chodzi o większość klubów piłkarskiej Polski, że łódzki widzę w końcu ma ten przepiękny obiekt z prawdziwego zdarzenia i naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy fanatycznych, fanatyków, kibiców. Tutaj macie zdjęcie w tle właśnie łódzkiego stadionu. Tak wygląda łódzki stadion. Tu jest naprawdę, tu jest ekstra klasa, jeżeli chodzi o widownię o łódzką widownię na Widzewie. Tutaj mamy ścisłą czołówkę klasy, ten poziom 15-17 tysięcy, to jest ścisła czołówka, jeżeli chodzi o całą Polskę i tu wielkie gratulacje dla kimiców łódzkiego Widzewa. No trzeba pozdrowić Mateusza Duża, byłego prezesa między innymi Zagłębia Lubin, że świetną robotę robi przez te kilka miesięcy. No to właśnie on z Januszem i Niedźwiedziem zamienił Polkowice na Łódź i teraz pracuję na chwałę łódzkiego Widzewa. Drugie miejsce takie jest moje zdanie, że łódzki Widzew zajmie to miejsce w dwójce i znajdzie się latem 2022 roku w piłkarskiej Ekstraklasie. Jak będzie zobaczymy. No i to był łódzki Widzew, wicemistrz jesieni w piłkarskiej pierwszej lidze sezonu 2021-2022. Przed nami będzie korona Kielce. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej, pa!